Zanim zacznę mówić, to tak pomyślałem sobie, jest dzień wspólnoty. Może każdy by się obrócił w ławce do sąsiada i powiedział coś miłego. Tak. Nie rozpędzajcie się za bardzo. Zostawcie sobie coś na później. Ewangelia, której wysłuchaliśmy, myślę, że była nam przeczytana z racji na, przede wszystkim z racji na jedno zdanie, przedostatnie. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Ta Ewangelia była wybrana z racji na to zdanie, bo dzisiaj wspominamy w Kościele niepokalane serce Matki Bożej. Liturgia skupia naszą uwagę na sercu Maryi. I ta Ewangelia odsłania przed naszymi oczami jedną, może najważniejszą tajemnicę serca Maryi. Otóż Maryja w sercu zachowuje słowo. Słowo Pana i czyny Pana. Wszystkie sprawy, jakie się dzieją, zachowuje w sercu. Można by powiedzieć, że w ten sposób wypełnia pierwsze przykazanie Starego Testamentu zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa. Myślę, pamiętacie, słuchaj Izraelu, nasz Pan jest jeden, będziesz Go miłował. I potem jest taki bardzo istotny dodatek. Pozostaną w Twym sercu te słowa. Pozostaną w Twym sercu te słowa. Czyli słowo, które dostajemy od Pana, przykazanie, które dostajemy od Pana, musi być zachowane w sercu. Jeśli nie jest zachowane w sercu, nie jest zachowane w ogóle, nie jest przyjęte. Jemu tu będzie dobrze, nic mu się tu nie stanie, to chyba. W tym zdaniu Ewangelii mamy powiedziane, że Maryja przechowywała wszystkie te słowa, te sprawy. Tam jest takie greckie słowo diatero. Diatero znaczy tyle, co patrzeć uważnie, przejrzeć na wylot. To jest słowo, które opisuje taką postawę w stosunku do słowa, kiedy bardzo staramy się je przejrzeć, ponieważ jest trudne do przeniknięcia. Przed chwilą słyszeliśmy wcześniej, że ani Maryja, ani Józef nie rozumieli tego, co im Jezus powiedział. I teraz Maryja, ponieważ nie zrozumiała, to w sercu próbuje za wszelką cenę przeniknąć to słowo, które dla niej jest na razie niepojęte. Przeniknąć te sprawy. Tak próbujemy postępować wtedy, kiedy stajemy wobec jakiejś tajemnicy albo kiedy stajemy wobec jakiegoś paradoksu w Ewangelii. Nie potrafimy się od razu przez niego przebić. To słowo zostało użyte pierwszy raz przez Łukasza w odniesieniu do Maryi troszkę wcześniej, ale także w drugim rozdziale możecie zobaczyć w 19 wersecie, że Maryja też rozważa w sercu wszystkie sprawy.
próbuje je przeniknąć, próbuje je przejrzeć. Dlaczego? Dlatego, że dopiero co słyszała, że jej syn jest królem, a widzi, że się urodził w stajni. Jak to ze sobą połączyć? Że król rodzi się w stajni. Tu jest podobna sytuacja. Maryja mówi do Jezusa: z Twoim Ojcem żeśmy Cię szukali. Wskazuje na Józefa. A Jezus mówi: nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Ona mu mówi o Józefie, a on im mówi o swoim Ojcu w niebie. I to, co tu jest bardzo ważne, to to, że to rozważanie, to ta próba przejrzenia tego, co słyszę od Boga, co mnie jakoś zdumiewa, co mi się nie do końca schodzi razem, nie? Właśnie na tym polega, że ja nie mam wybrać jedno albo drugie. Nie? Tylko mam zobaczyć, jak te prawdy układają się w całość, w jakąś syntezę. Tak, Jezus jest królem, który urodził się w stajni. Stajnia nie zaprzecza Jego królowaniu, tylko pokazuje Jego charakter. Jak odrzucisz stajnię, nie będziesz rozumiał, co znaczy Jezus Chrystus Król. Ale jak odrzucisz królowanie, to nie pojmiesz też Jego krzyża. Nie? Czyli jest ważna taka operacja w sercu, kiedy próbuję przeniknąć sprawy Boże, trudne, których nie rozumiem, ale one ostatecznie gdzieś schodzą się w całość, w jakąś syntezę. Dlatego też święty Łukasz czasami obok tego słowa diatero używa innego, syntero. Syntero to znaczy przeglądać, ale razem, trzymać razem. Nie? Właśnie to jest takie wezwanie, byśmy przyjmując Słowo Boże, przyjmując czyny Boże, nie byli wybiórczy. Nie, to przyjmuję, bo mi pasuje. To przyjmuję, bo to się wpisuje w moją pobożność. Tak, to jest tak, to jest mój sposób myślenia. Tego nie przyjmuję, bo to nie jest moje. Nie? I to może być w odniesieniu do słów Bożych, a to może być też w odniesieniu do czynów Boga. Mamy tutaj zbiór czynów Boga. Każda z tych wspólnot, która się tu zeszła, to są Boże czyny, Boże działanie. Nie? No i to jest tak, że my możemy też w Kościele na co dzień mówić tak: z tymi mi po drodze, ale z tamtymi to na pewno ten sam Duch Święty działa, co? Zobaczcie, dzisiaj w tej liturgii będzie duża rozmaitość, będą rozmaite śpiewy. Na co dzień one się nie wydarzają w jednej liturgii. Na co dzień to byśmy nawet mieli tak, oni tam tak śpiewają. A ci? A tamci? Nie. Trzymać razem w sercu. Szukać tej syntezy, która ostatecznie jest w Bogu, jest w Duchu Świętym. Nie? Jest w Duchu Świętym. Maryja zachowywała w sercu. I to jest to słowo, któremu się musimy przyjrzeć. Nie? W sercu to na pewno najpierw znaczy we wnętrzu. We wnętrzu. Pytajmy się siebie, ile słów Boga mamy zapisane w sercu. To znaczy, stały się one naszą wewnętrzną prawdą. Naszym wewnętrznym przekonaniem. Kiedy się tłumaczy ludziom tę drogę wiary, jest przyjęcie Słowa Bożego, nie? To podkreślamy, najpierw Słowo przyjmuję uszami, tak? Muszę je usłyszeć. Jeśli je zatkam, to nic nie usłyszę. Muszę usłyszeć Słowo. Ale kiedy je usłyszę,
to powinienem próbować je zrozumieć. Więc to słowo przez uszy idzie do rozumu. Ale potem z rozumu potrzebuję wejść do serca, bo w sercu ostatecznie przyjmuję słowo jako skierowane bezpośrednio do mnie. Nie? Mogę rozumem pojąć tę Ewangelię, mogę dokonać całej jej egzegezy, mogę wszystkim wytłumaczyć, co tu jest napisane i to słowo wcale nie musi zejść do mojego serca. Tak? Bo do serca schodzi wtedy, kiedy przyjmuję je jako słowo, które jest do mnie osobiście skierowane i staje się moim własnym sposobem myślenia, moim własnym sposobem postępowania potem konsekwentnie. To jest moje słowo, mam je w swoim wnętrzu, a nie tylko w otwartym piśmie na biurku. Więc jeśli się przyglądamy Maryi, która w sercu zachowuje słowo, to musimy sobie postawić to pytanie, tak? Przeglądamy się w niej jak w lustrze, tak? Patrzymy na jej serce po to, żeby popatrzeć na swoje. No i ile słowa Bożego mamy w sercu? I ile jest takiego słowa Bożego, którego do serca nie dopuszczam? To jest całkiem możliwe. Nie? Że jest słowo, które może nawet rozumiem, ale go nie dopuszczę do serca. Tak samo może być słowo, które słyszę, ale nie zadam sobie w ogóle trudu, żeby je pojąć. Nie? To przyjęcie słowa we wnętrzu dokonuje się w nas mocą Ducha Świętego. Nie ma co do tego wątpliwości. To jest... Duch Święty dokonuje tej operacji, dlatego Pan Jezus mówi, że Duch jest tym, który prowadzi nas do pełnej prawdy. I nieraz to mówię, ale teraz się chętnie powtórzę. Najpiękniej tłumaczył to mój patron, święty Grzegorz Wielki, który mówi, Duch jest tym, który prowadzi do prawdy, ponieważ Duch jest nauczycielem wewnętrznym. Znaczy Duch sprawia, że to słowo staje się prawdą mojego wnętrza. I żeby to powiedzieć najkonkretniej, Grzegorz Wielki mówi tak. Może masz receptę, ale co ci z tej recepty, jak nie ufasz lekarzowi? Rozumiecie? To jest recepta, jest słowo Boga, jest receptą na wszystkie nasze choroby. Ona może być najmądrzejsza. Jak nie ufasz lekarzowi, nigdy nie będzie przez ciebie użyta. Nigdy. Nie? Więc w sercu znaczy we wnętrzu, w sercu na pewno znaczy z miłością. Z miłością. Wielka prawda o naszej wierze to jest to, że ona ostatecznie jest miłością. O Karolu de Foucault, jego spowiednik, powiedział, że to był taki człowiek, który miał niesłychaną zdolność zamieniania wszystkiego w miłość. Nie? Prawo Boże zamienione w miłość. Eucharystia zamieniona w miłość. Lektura Słowa Bożego zamieniona w miłość. To jest... Wielka zdolność zamieniania wszystkiego we wierze w miłość. Nie? Mam zachować w sercu, to jest pytanie o to, co ja w tej wierze kocham. Oczywiście najpierw, kogo w tej wierze kocham i ile w ogóle w tym moim doświadczeniu wiary jest miłością. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć... To ma także bardzo wielkie znaczenie z racji na to, co my nazywamy w Kościele ewangelizacją. I tu absolutnie pewnie wszyscy
Mówimy o tym, że jesteśmy ludźmi ewangelizacji. Dopiero co na przykład z domowym kościołem i z oazą młodzieżową przeżywaliśmy z jednej strony zamknięcie roku ewangelizacji, z drugiej strony posłanie na ewangelizację, jaką są wakacyjne rekolekcje. Z drogą neokatechumenalną dwa dni temu zamykaliśmy rok ewangelizacji. Nie? Wszyscy chcemy być czynni w ewangelizacji. Są szkoły nowej ewangelizacji, a jakże? Nie? Co to jest ewangelizacja? Ewangelizacja to jest przekaz życia. I wzorem ewangelizatora jest Maryja. Nie bez powodu nazywamy ją gwiazdą nowej ewangelizacji. Nie? Maryja jest tą, która najpierw przyjmuje słowo do serca, a potem je rodzi i daje światu. Wcielone w jej Synu Jezusie Chrystusie. Kluczowe najpierw jest to, że przyjmuje słowo do serca. Święty Augustyn, jak komentował scenę zwiastowania, to mówi: Maryja najpierw poczęła sercem, a potem w łonie. I to, że przyjęła sercem, było ważniejsze niż to, że przyjęła w łonie. Czyli przyjmujesz słowo najpierw do siebie i kiedy je przyjmiesz, zachowasz w sercu, ustrzeżesz w sercu, to będzie moment, w którym ono się z ciebie narodzi dla innych. To jest to, co Pan Jezus mówi też do nas. To jest w 8 rozdziale świętego Łukasza. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i czynią je. Moją matką. Nie? Możesz rodzić Jezusa. Możesz być dla Niego matką. Kiedy przyjmujesz słowo i czynisz je. W ewangelizacji chodzi o przekaz życia. Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił tak: nikt nie daje tego, czego nie posiada. Proście się już tego powiedzieć nie da. Nikt nie daje tego, czego nie posiada. Nie masz życia w sobie, jak je masz przekazać? Nie? Maryja jest oblubienicą Boga, przez to jest Jego matką. Przyjmujesz i rodzisz. Przyjąłem, przekazuję. Przyjąłem, przekazuję. Bez przyjęcia słowa w sercu nie ma żadnych metod ewangelizacji, które będą skuteczne. Żadnych. Wszystko będzie techniką. Ewangelizacja skuteczna jest wtedy, kiedy słowo masz w sercu. Ono dojrzeje, ustrzeżone przez ciebie, dojrzeje do tego, by się urodzić. Pan zna czas, kiedy się urodzi. Dzisiaj będzie dużo radości na tym Dniu Wspólnoty. Ale niezależnie od tego, ile będzie radości i okazji do spotkań, do poznania się wzajemnego, do ucieszenia się sobą, to jednak to najważniejsze słowo Dnia Wspólnoty, jakim jest Słowo Jezusowe, niech w nas pracuje. I żeby nam dzisiaj nie brakło takiego czasu, że się w tym lustrze, nie było tak, że się nie przejrzymy w tym lustrze, którym jest serce Maryi. Jest szczególne lustro dla każdego z nas, dla każdej ze wspólnot, które tworzymy. Nie? Tym lustrem jest serce Maryi. Przejrzyjmy się w tym lustrze. Nie? I żebyśmy zaraz nie zapomnieli o tym, cośmy widzieli. Amen.